Chiny to kraj wielkości Europy, więc różne rzeczy mogą zdarzać się w Chinach. Myślę, że tak naprawdę coraz łatwiejszą, bo Chiny są coraz bardziej zglobalizowane. Otworzyły się na świat już kilkadziesiąt lat temu, więc szczególnie na wschodzie kraju, tak powiem, powszechne są te praktyki globalnego biznesu. Z drugiej strony w dalszym ciągu jest to kraj dosyć specyficzny, z innym podejściem do kontraktu. Kraj, na którego temat jest niewielka wiedza też w Polsce, niewiele doświadczeń, więc no jest to cały czas jednak wielkie wyzwanie, ale też kraj, który stwarza wiele możliwości, ogromne możliwości. Czy można powiedzieć, że te wielkie wyzwania są wprost proporcjonalne do szans, jakie są na tym rynku? So first of all, the thinking mode is different. In China, Chinese businessmen set up the main principle at the beginning, and then they talked step by step in details. This is a loop line thinking way, but the Western thinking mode is beeline way. They talk about the details first, and then they come up to the conclusion. So this is the main difference. And of course, there are many other differences, such as Chinese businessmen, they build up friendship first. But the Western business people, they want to deal with business directly. I zamysłem jest przede wszystkim aktywizacja naszych opolskich i nie tylko przedsiębiorców, eksporterów w kierunku zwiększonego eksportu, między innymi do Chin, które mają w tej chwili taką politykę, aby po prostu zaktywizować i zwiększyć konsumpcję wewnętrzną, także kraj jest duży, bardzo liczebny i możliwości dla naszych firm, którym niejednokrotnie już jak gdyby się kurczy rynek europejski, są. Także w ubiegłym roku było bardzo duże zainteresowanie, zgromadziliśmy wielu przedsiębiorców, bo przede wszystkim do biznesu jest kierowane spotkanie. I firmy były bardzo zainteresowane, były to firmy zarówno z naszego regionu, ale również z regionów ościennych. Dlatego też postanowiliśmy taką imprezę wznowić, licząc się z tym, że na pewno będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem. No i dzisiejsza obecność to potwierdziła. Politechnika Opolska. Liczy się Politechnika.